Cześć, z tej strony Smart Tester. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić procesor i nałożyć na niego nową pastę termoprzewodzącą w komputerze All-in-One od Asusa. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak rozkręcić obudowę tego komputera, zajrzyjcie do mojego poprzedniego filmiku, do którego link znajdziecie w opisie. Do przeprowadzenia całej operacji potrzebne nam będą średni śrubokręt krzyżak, najlepiej z magnesem i wygodną dużą rączką, alkohol izopropylowy do wyczyszczenia pozostałości po starej paście termoprzewodzącej, kilka listków papieru kuchennego, pasta termoprzewodząca oraz w tym przypadku, czyli GC Extreme, szpatułka do rozprowadzenia i po rdzeniu procesora oraz oczywiście sam procesor. Zatem bierzmy się do roboty! Musimy zdjąć zabezpieczenie płyty głównej. Aby tego dokonać, musimy odkręcić te wszystkie 9 śrubek, które przytrzymują to na miejscu. Jak widzicie, w moim przypadku tu i tu brakuje tych śrubek. Jest to pamiątka po wizycie tego komputera w autoryzowanym serwisie Asusa w Koszalinie. Jak widzicie, niestety nadal usługi serwisowe w naszym kraju nie stoją na najwyższym poziomie. Jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze serwisanci spartaczyli w tym urządzeniu, to piszcie w komentarzach. Ale teraz bierzmy się już za odkręcanie śrubek. Pamiętajcie o tym, aby wszystkie typy śrubek układać w różnych miejscach, aby przy ponownym montażu Wam się one nie pomyliły. Teraz jednak zdejmijmy już osłonę płyty głównej. Jak widzicie, tutaj przy złączach USB i HDMI dość mocno nam haczy. Jest to spowodowane tymi oto materiałowymi fragmentami, które utrudniają zdemontowanie tego elementu. Teraz możemy go już oczywiście odłożyć na bok. Aby wymienić procesor, musimy odkręcić wiatrak oraz cały blok chłodzenia, również tą część, która jest poświęcona karcie graficznej. Jeżeli nie chcecie, nie musicie wcale odłączać złączy zasilania i kontroli obrotów wiatraka. Wystarczy, że odłożycie go na dysk, który znajduje się obok. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie śruby oprócz tych czterech, które przytrzymują procesor, wyjdą z gwintów. Warto je odłożyć w bezpieczne miejsce, ponieważ mogą Wam się one pogubić, ponieważ pasta termoprzewodząca może być jeszcze na tyle świeża, że nie będzie łatwo odchodzić. Kiedy chłodzenie puści, zdejmijcie je, a następnie wyczyśćcie te dwa elementy chłodzące, procesor i kartę graficzną, za pomocą alkoholu izopropylowego oraz papierowych ręczników. Kiedy wyczyścicie już dokładnie chłodzenie tak, aby miedź praktycznie błyszczała, możecie odłożyć je na miejsce. Teraz zajmiemy się procesorem i kartą graficzną. Kolejny krok to odblokowanie soketu procesora. Aby to zrobić, naciskamy delikatnie na tą wajchę, aby się ugięła i przesuwamy ją w bok. Następnie odginamy wszystko do tyłu. Jest to bardzo ważny moment, abyście nic nie uszkodzili, ponieważ od kilku generacji procesorów Intela wszystkie piny znajdują się na płycie głównej. Jeżeli którykolwiek z nich zostanie uszkodzony, to prawdopodobnie będziecie musieli wymienić cały komputer czy też całą płytę główną. Dlatego też bardzo delikatnie wyjmijcie procesor i wyczyśćcie go. Wyciągamy w takim razie sam procesor z gniazda. Jak wspomniałem, zróbcie to bardzo delikatnie i bardzo uważnie, aby niczego nie uszkodzić. Teraz możecie przeczyścić sam procesor. Kiedy góra procesora będzie już idealnie wyczyszczona, możemy go umieścić ponownie na miejscu. Zróbcie to również bardzo ostrożnie,
Pamiętajcie, aby też włożyć ten procesor w dobrą stronę. Delikatnie kładziemy go na miejscu. Sprawdzamy, czy dobrze siedzi. I teraz możemy zamknąć go i zabezpieczyć właśnie na tym miejscu. Aby to zrobić, zamykamy to i dociskamy wajchę i zabezpieczamy. Teraz zajmiemy się wyczyszczaniem karty graficznej. Jak widzicie, w przypadku tego komputera rdzeń karty graficznej jest po prostu maleńki. Dlatego też musicie bardzo uważać podczas czyszczenia go. Namoczcie dosłownie koniuszek papieru alkoholem izopropylowym i delikatnie starajcie się zetrzeć to, co pozostało po starej paście. Kiedy wszystko już wyczyścicie, przyszedł czas na nałożenie pasty termoprzewodzącej. W tym przypadku naprawdę warto kupić pastę lepszej jakości, ponieważ zapewne nie będziecie zbyt często jej wymieniać. Dlatego też ja wybrałem pastę termoprzewodzącą GC Extreme, którą zaraz nałożymy na rdzeń karty graficznej oraz na IHS procesora. Istnieje wiele sposobów na nałożenie pasty termoprzewodzącej na procesor czy kartę graficzną. Jednak według mnie najlepszym z nich jest rozprowadzenie za pomocą takiej oto szpatułki pasty po całym rdzeniu procesora czy też rdzeniu karty graficznej, ponieważ pasta termoprzewodząca lepiej przewodzi ciepło niż powietrze. Jednak nadal jest ona mniej wydajna w tym niż miedź czy inne metale. Dlatego też staramy się, aby warstwa pasty była jak najcieńsza i tylko po prostu delikatnie łączyła rdzeń procesora czy karty graficznej z chłodzeniem. Ostrożnie nakładamy niewielką ilość pasty na rdzeń procesora, a następnie rozprowadzamy ją za pomocą szpatułki. Ważne jest to, aby rozprowadzić ją równomiernie po całym IHS-ie. Zapewni nam to najlepsze możliwości odprowadzania ciepła, jakimi dysponuje nasz radiator wraz z systemem chłodzenia. Jak widzicie, pasta termoprzewodząca jest idealnie rozprowadzona po całym rdzeniu procesora. Zapewni to nam najlepsze możliwe osiągi, jeżeli chodzi o chłodzenie tego elementu. W przypadku tak małego rdzenia karty graficznej przywiążcie szczególną uwagę do tego, aby nie nałożyć zbyt dużo spoiwa. Wystarczy dosłownie maleńka kropeczka. Kiedy zaaplikujecie już pastę, możecie wziąć się za ponowny montaż chłodzenia. W tym momencie warto ponownie założyć rękawiczki antystatyczne. Po zakończeniu wymiany podzespołów na płycie głównej możecie ponownie zamontować jej osłonę. Zakładamy ją na płytę główną i delikatnie dociskamy, aby złącza USB oraz HDMI przeszły przez tą delikatną błonę. Teraz możemy ponownie przykręcić śrubki. Właśnie unowocześniliście swój komputer. Skończone. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać pod nim łapki w górę i wyrazić tego w komentarzu. Już niebawem na moim kanale pojawią się kolejne poradniki o podobnej tematyce.
Dlatego też nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!